Dziewcząt jest to kategoria wiekowa z krzaków, roboczo nazwana XS, do 7 lat łącznie, urodzeni do 2011 roku. Zapraszamy. Nagrody, węczy i dyplomy prezes Krzyżowskiego Klubu Sportowego Lider. Prezes Rzeczywistego Klubu Sportowego Lider, pan Tomasz Piąstka. Zapraszam. I tak, wśród dziewcząt trzecie miejsce zajęła Marta Kawa. Gratulujemy, zapraszamy na trzecie miejsce podium. Fanfary dla ciebie, zapraszamy. Drugie miejsce Julia Czopik, UKS Lider Sierpcza. Zapraszamy, drugie miejsce, gratulujemy. I fanfary dla ciebie. Oraz pierwsze miejsce w tej kategorii zwycięzczyni kategorii skrzatów. Elena Alcer z Avataru. Gratulujemy. Wielkie brawa. Fanfary, najlepsza trójka. Chwila dla fotoreporterów. Lecimy tutaj, patrzymy przed siebie. Super, mamy nadzieję, że wielka przyszłość przed wami sportowa. Puchary w górę, uśmiech na twarz. I dziękujemy bardzo. Super, jeszcze raz zagrożmy brawami. Przechodzą do finału dzieci młodszych, także zostańcie z nami tutaj dłużej. Teraz dekorujemy was w kategorii skrzatów. Trzecie miejsce, Obrzut Jakub. Zapraszamy, gratulujemy. Obrzut Jakub. Kuba losował nagrody dla was. Na szczęśliwą rękę, tutaj też tak świetnie poradził na szance wspinaczkowej. Drugie miejsce, Baron Julian z Prawęsu. Gratulacje. To jest drugie miejsce i pierwsze miejsce zwycięzca tej kategorii wiekowej z krzatów, Hucher Wojciech, CW Top. Rocznik 2012. Gratulacje. Hucher Wojciech. Pamiętam, 202. Nie zgłosił się po odbiór nagrody. Także chyba nie będzie go z nami. Również na dekoracji. Wielka szkoda, może jest jakiś przedstawiciel klubu CW Top. Jeśli nie, to bardzo nam przykro. Ominie go taka wspaniała chwila możliwość stania na podium. Ale nagrody doręczymy tak czy inaczej. Gratulacje dla was chłopcy jeszcze raz. Chyba wręczy puchar.
Polskiego Związku Alpinizmu sędziego głównego Rafała Kanowskiego. Drugie miejsce Błonka Zuzanna. Gratulujemy Błonka Zuzanna. Kategoria dzieci młodsze, również Pałac Młodzież. I pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej zajęła Kopcińska Ola z Awataru. Gratulacje. Jeszcze szybko się poprawię. Druga i trzecia zawodniczka reprezentują klub Tarnowia, a pierwsza klub Awata. Gratulacje jeszcze raz. Chwila dla fotoreporterów. Nagrodźmy jeszcze raz brawami zawodniczki najmłodsze. Prawie najmłodsze. Powiedz szatę. Super. Dziękujemy bardzo. Trzecie miejsce wywalczył Kasiński Gabriel, klub Awatar. Gratulujemy. Kasiński Gabriel. Drugie miejsce Oleksy Maciej. Gratulujemy. Drugie miejsce Oleksy Maciej. Pierwsze miejsce w najwyższy stopień podium zajął reprezentant organizatora dzisiejszych zawodów UKS Lider Smoszna Jakub. Gratulujemy. Gratulacje myślę, trenera Tomasza Kąski. Zapraszamy do zdjęcia. Puchary w górę. Brawa jeszcze raz dla zawodników. Kolejna kategoria dzieci, dziewczęta. Trzecie miejsce Bibro Natalia, MKS Pałac Młodzieży. Gratulacje. Bibro Natalia. Otrzymuje przyrząd asekuracyjny Air Force One i wyjściówkę do parku linowego oraz ten oto przepiękny puchar. Drugie miejsce Stokowiec Martyna, HKA Kielce. Również gratuluję. Otrzymuje przyrząd asekuracyjny Air Force 3 i wejściówkę do parku linowego. I pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej zajęła reprezentantka MKS Tarnowia Oleksy Maja. Gratulujemy. Otrzymuje puchar, medal, dyplom oraz przyrząd asekuracyjny FS3, firmy I, plus magnezja w kulce, również te same firmy oraz wejściówkę do parku linowego Xtreme Park Grabowski. Puchary w górę. Brawa dla zawodniczek. Dziękujemy. Przed nami chłopcy. Kategoria dzieci. Trzecie miejsce Lewandowski Olaf, UKS Lider. Gratulacje. Nagrodę otrzymujące dziewczęta. I drugie miejsce zapraszamy na drugi stopień podium. Krzyżan Stanisław, strefa wspinania. Gratulujemy. I pierwsze miejsce z najlepszym wynikiem
uzyskał reprezentant klubu Avatar Zuśka Michał. Gratulujemy. Brakuje ręki. Tyle nagród. Gratulacje jeszcze raz bijemy. Brawo. Stary pomysł dla tych zawodników. Dziękujemy jeszcze. To zdjęcie tutaj. Wyświetlicie, chłopcy. Gratulacje i przechodzimy. Zaczynamy od dziewcząt. Trzecie miejsce wywalczyła nowa Alicja z KS Sportliga. Gratulacje. Drugie miejsce wywalczyła Słanek Danuta z KW Bielsko-Biała oraz Prima Rota. Gratulujemy. Fanfary dla Ciebie. I pierwsze miejsce zwyciężczyni dzisiejszych zawodów. Młodziczka reprezentująca MKS Pałac Młodzieży. Wach Zofia. Gratulacje. Te same nagrody otrzymują co poprzednia kategoria wiekowa. Jeszcze wielkie brawa dla tych zawodniczek. Cieszymy się bardzo, że byliście tutaj z nami, że pokazaliście naprawdę prawdziwą wspinaczkę. Dziękujemy. Gratulujemy. Trzecie miejsce w kategorii młodzików wywalczył reprezentant Regii Sportu i KW Częstochowa Grabacki Filip. Gratulacje, zapraszamy na podium. Grabacki Filip, trzecie miejsce. I na drugie miejsce podium zapraszamy Szaleckiego Oskara, KS Sportliga. Gratulacje. Szalecki Oskar. I proszę Państwa, przed nami zwycięzca dzisiejszych zawodów w kategorii młodzików, reprezentant SKA Kielce, Bąbel Antoni. Wielkie brawa. Gratulujemy i podziwiamy. Życzymy dalszego rozwoju kariery sportowej młodzikom tutaj obecnym na podium oraz wszystkim tym, którzy dzisiaj próbowali swoich sił właśnie do wspinaczki sportowej. Trzymamy kciuki za wasz rozwój. Będziemy śledzić na pewno waszą karierę. Gratulacje jeszcze raz dla was. To już była ostatnia dekoracja dzisiejszego dnia.